Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak. Witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Odcinków wakacyjnych ciąg dalszy, a w dzisiejszym odcinku jak przygotować się do podróży? Czy tylko samochód przygotowujemy, czy również inne rzeczy? Dlatego w dzisiejszym odcinku podróż na wakacje. Zapraszam. Czy to podróż bliższa, czy dalsza, zawsze oczywiście należy sprawdzić sprzęt, jakim się posługujemy, samochód, jakim będziemy jechać. To, co kierowca sam może zrobić pod domem, pod blokiem, czyli stan oświetlenia, stan płynów, poziom płynów eksploatacyjnych pod maską, począwszy od stanu płynu hamulcowego, poprzez płyn chłodniczy, poziom oleju do wspomagania układu kierowniczego. Takie elementy każdy kierowca powinien umieć sprawdzić, powinien wiedzieć, gdzie takie rzeczy się znajdują w jego aucie. Oczywiście ważną kwestią jest ciśnienie w oponach. Producent na nalepce, zazwyczaj znajdującej się w aucie, informującym o nominalnym ciśnieniu w oponach, podaje dwie wartości, jedną mniejszą, drugą większą. Ta mniejsza jest zazwyczaj podawana przy normalnym użytkowaniu, czyli około dwie osoby plus mały bagaż, i większa przy maksymalnym obciążeniu, czyli jeżeli samochód jest pięcioosobowy, 5 osób plus bagaż. I do tego stanu ciśnienie trzeba sobie wyregulować w zależności od tego, ile osób będzie podróżować tym autem, z jakim obciążeniem. Jeżeli to, co możemy sprawdzić, tak jak powiedziałem, pod domem, pod blokiem, to możemy sprawdzić. Pewne rzeczy niestety musimy się udać do stacji diagnostycznej, czy też do warsztatu mechanicznego. Najlepiej podnieść wtedy auto. Mechanik zdiagnozuje wzrokowo, czy też dotknie pewne elementy zawieszenia układu hamulcowego. To zajmuje dosłownie 15-20 minut, a mamy jakąś pewność, że wybierając się w podróż, mamy auto sprawne. Wszystkie rzeczy, z którymi mieliśmy kłopot podczas normalnej eksploatacji, typu słaby akumulator, na pewno zemszczą się podczas długiej podróży i warto pomyśleć, czy też wymienić pewne elementy, które nam dokuczały w poprzednim okresie. Samochód oczywiście musi być sprawny, abyśmy bez przygód żadnych tą podróż odbyli, ale również inne rzeczy również są bardzo ważne. Ich mówię tutaj o dokumentach. Zajrzyjmy do dowodu rejestracyjnego, czy w okresie właśnie wyjazdu, czy w tym okresie nie kończy nam się czasem badanie techniczne. Może warto wykonać je troszeczkę wcześniej, albo zaplanować sobie takie badanie już w trakcie wyjazdu. Również zajrzyjmy do polisy OC, czy też w trakcie wyjazdu czasem nie kończy się ważność. W zależności od celu podróży, jeżeli będzie to zagranica, warto poczytać o przepisach panujących w danym kraju, do którego się wybieramy, czy nie wymagane są jakieś dodatkowe właśnie dokumenty, szczepienia, tego typu rzeczy. Sama długość podróży. Różne osoby różnie znoszą jazdę samochodem. W różnym wieku oczywiście też są kierowcy przecież. Sami powinniśmy zaplanować sobie tak trasę, aby ona przebiegła jak najbardziej w bezpieczny sposób. Standardem jest, że długie trasy robimy z przerwami. Przerwy co najmniej co 2 godziny, krótkie 5 minut.
wysiąść z auta, zrobić kilka przysiadów, wyprostować plecy, to na pewno rozluźni nam mięśnie i będziemy bardziej skupieni podczas podróży. Zwróćmy też uwagę, że nie jedziemy sami. Mimo że sami się dobrze możemy czuć, są osoby podróżujące razem z nami. Różnie znoszą drogę, może niektóre mają chorobę lokomocyjną, dlatego warto też o tym pamiętać, ewentualnie zażyć odpowiednie substancje dostępne na rynku. Bardzo długie podróże polecam przerywać sobie, chociażby zwiedzając pewne miejsca znajdujące się ciekawe po drodze. To dobry sposób jest właśnie na rozluźnienie się, na oderwanie naszego umysłu od kontroli samochodu na drodze, a przy okazji możemy zwiedzić zupełnie nieznane nam miejsca. Bardzo ważną rzeczą jest również nasze samopoczucie, nasze jako kierowcy. Złą sytuacją jest, kiedy wybieramy się w podróż po całym dniu ciężkiej pracy, wracamy do domu, szybki obiad i do samochodu. Taka sytuacja na pewno się zemści, że za 2 godziny będziemy po prostu znużeni i senni. Dlatego wybierając się w podróż, jeżeli jest oczywiście taka możliwość i opcja, wyspać się, wypocząć i dopiero wsiąść za kółko. Kierowca wypoczęty dużo lepszą ma reakcję, dużą szybszą na zmiany zachodzące się na drodze. Proszę pamiętać, że jazda autem wymaga skupienia i dobrego samopoczucia. O czym jeszcze należy pamiętać podczas pakowania się na wakacyjny wyjazd? Otóż jeżeli wiemy, że nasz silnik pobiera pewną ilość oleju przy normalnej eksploatacji w mieście, to na takiej trasie powiedzmy 1000 km na pewno ten apetyt będzie wzmożony. Dlatego warto ze sobą w bagażniku mieć pewien zapas oleju, żeby ewentualnie go nawet w czasie podróży uzupełnić. Jeżeli mamy wyciek płynu chłodniczego, to tutaj szczerze odradzam wyjazd na dłuższą podróż bez usunięcia tego wycieku. I tak samo w sytuacji oleju silnikowego, dłuższa podróż, non-stop nagrzane, wyższe prędkości, to się na pewno taka usterka się zemści z podwojoną siłą, a i przerwana podróż to też nic przyjemnego, tylko nerwy i koszty niepotrzebne. Kolejną rzeczą, o której powinniśmy pamiętać, jest to obowiązkowe wyposażenie samochodu, czyli gaśnica, trójkąt ostrzegawczy. Też należy skontrolować, czy gaśnica ma termin ważności aktualny, czy mamy i gdzie mamy trójkąt ostrzegawczy. Warto zaopatrzyć się w zestaw zapasowych żarówek, abyśmy w środku nocy nie musieli szukać po sklepach, po stacjach benzynowych. Warto wozić i na co dzień również takie rzeczy. Warto przypomnieć sobie, gdzie jest lewarek, bo w różnych samochodach, w różnych pojazdach, w różnym miejscu to jest. Czy jest sprawny, czy koło zapasowe jest napompowane. Warto przećwiczyć w ogóle też wyjęcie koła, bo w niektórych autach jest czasami z tym niezły problem. Samo pakowanie bagażnika. Standardem jest, że najcięższe rzeczy układamy jak najbliżej tylnego oparcia, aby środek ciężkości był przeniesiony bezpośrednio na koła, a nie na element, który wystaje poza tylną oś, bo wtedy auto też bardziej przysiada. Też układanie bagaży układamy w ten sposób, że rzeczy, z których możemy korzystać podczas podróży, oczywiście układamy na wierzch. I też proszę pamiętać przy pakowaniu bagażnika, że nie ustawiamy bagaży powyżej oparcia tylnego. Z tego tytułu, że gdyby tutaj była walizka przy ostrym awaryjnym hamowaniu, czy też nie daj Boże przy kolizji czy wypadku, taka walizka staje się pociskiem i leci z wielką siłą przez przestrzeń pasażerską, gdzie oczywiście wielkie szkody może poczynić i osobom znajdującym się w środku. I tak jak Państwu przedstawiłem, wiele czynników ma wpływ na to, aby ta nasza podróż odbyła się bez przygód, bezpiecznie i szczęśliwie. A teraz przyszedł czas na filmiki znalezione w sieci. Zapraszam.
W tym odcinku to już wszystko. Życzę Państwu szczęśliwych podróży wakacyjnych i nie tylko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.